Jednym z częstych zadań chemika jest mieszanie różnych substancji ze sobą, dlatego teraz pomówimy o mieszaninach, w szczególności o mieszaninach jednorodnych. Mieszaniny jednorodne, zwane czasami również homogenicznymi, to są takie mieszaniny, które gdzie byśmy nie spojrzeli, są wszędzie takie same. Tak, wyobraźmy sobie, mamy mieszaninę. I jeśli mieszanina jest jednorodna, to jaki jej obszar byśmy wzięli pod obserwację? Czy na przykład ten, czy ten, czy ten, czy jakikolwiek inny, to otrzymamy z grubsza podobny obraz. To znaczy, oczywiście tam być może jakieś takie niewielkie różnice będą, ale generalnie koncentracja składników będzie wszędzie taka sama. Z kolei słowo homogeniczne może ci się kojarzyć ze słowem homogenizowane. W lokalnym sklepie możesz się spotkać z pojęciem serka homogenizowanego. Jeśli jesz taki serek, to wiesz, że jest on rzeczywiście bardzo, bardzo jednorodny, bardzo taki gładki i był on poddany homogenizacji, czyli tak mechanicznie został wygładzony, ujednolicony, tak, żeby nie było żadnych tam grudek i temu podobnych rzeczy. A drugi taki również spożywczy przykład to mleko. Otóż być może nadarzyła ci się kiedyś okazja, by wypić mleko prosto od krowy, a być może nie, ale faktem jest, że takie mleko ma tendencję do rozwarstwiania się, czyli najpierw mamy od razu po wydojeniu to mleko jest jednorodne, natomiast po pewnym czasie się ono rozwarstwia. Z wierzchu powstaje taka warstwa tłuszczu, natomiast tutaj jest takie mleko dużo bardziej wodniste. I teraz proces homogenizacji polega na tym, żeby takiemu rozwarstwionemu mleku przywrócić jednorodność. Faktycznie takie mleko ze sklepu, z kartonu już się nie zachowuje w ten sposób, tylko jest właśnie takie bardzo, bardzo jednorodne. O, i taki proces nazywamy właśnie homogenizacją, na przykład mleka. Teraz mieszaniny jednorodne dzielimy na różne typy ze względu na wielkość drobin, jakie się w tych mieszaninach znajdują. I pierwszy typ, gdzie drobiny są największe, nazywamy zawiesiną. I w zawiesinie średnica cząstek drobin jest większa niż 500 nanometrów. Więc każda taka drobina składa się z wielu, wielu, bardzo wielu cząsteczek. I zawiesina charakteryzuje się tym, że z początku jest jednorodna. Narysujmy sobie. Tutaj mamy jeden składnik, natomiast tu mamy nasze drobiny. I teraz, ponieważ te cząsteczki są takie wielkie, to po pewnym czasie zawiesina zaczyna wyglądać tak, że wszystkie te drobiny opadają na dno, a ta substancja, w której są one zawieszone, znajduje się powyżej. Lub pod wpływem siły wyporu zawieszone drobiny gromadzą się tu przy powierzchni. Jeśli ich ciężar właściwy jest mniejszy niż tej substancji, w której drobiny są zawieszone. O, i jeśli zawiesina przejdzie w taki lub taki stan, to należy po prostu naczynie potrząsnąć i wówczas przejdzie ona z powrotem w stan taki jednorodny. I przykładów zawiesiny nie trzeba szukać daleko. Jednym z nich jest farba. Zawsze mamy instrukcję na puszce, że przed malowaniem taką puszkę farby trzeba wstrząsnąć, żeby drobiny barwnika się równomiernie rozłożyły w całej objętości farby i żebyśmy mogli ładnie, równomiernie pomalować ściany w naszym pokoju. Inny przykład, taki już myślę bardzo przyjemny, spożywczy, to mleko czekoladowe. Jeśli kupimy sobie takie gotowe w sklepie w butelce albo zrobimy sami w domu, to zaobserwujemy, że jeśli takie mleko czekoladowe postoi jakiś czas, to stanie się nieco bledsze, a na dno opadnie nam nasza ukochana czekolada. Drugi typ, taki pośredni, to tak zwany koloid. Koloidami nazywamy takie mieszaniny, w których drobiny mają średnicę od 2 do 500 nanometrów. O, tutaj może oddzielmy sobie. Tak, i taki koloid jest jednorodny, nie dzieje się nic takiego jak w zawiesinie, ponieważ oddziaływania międzycząsteczkowe w przypadku drobin o takich rozmiarach mają przewagę nad siłami bądź grawitacji, bądź siłą wyporu, nad siłami sprzyjającymi takiemu rozwarstwianiu się, jak w przypadku zawiesiny.
Przykłady koloidu również są często spotykane w życiu codziennym. Jednym z nich jest żelatyna. Najpierw rozpuścimy żelatynę, rozpuścimy takie kryształki żelatyny skupione w sklepie w wodzie. Będziemy mieć taką jednorodną ciecz. Jak wstawimy to do lodówki, to nam zastygnie, ale wciąż będzie całkowicie jednorodne. Nie będzie miało miejsca żadne rozwarstwienie. A inne przykłady to mgła oraz dym. Mgła to cząsteczki ciekłej wody zawieszone w powietrzu, w atmosferze. Z kolei dym to drobinki ciała stałego, również zawieszone w atmosferze. Ostatni rodzaj mieszaniny jednorodnej, dla chemika najbardziej interesujący, to roztwór. W roztworze drobiny są już bardzo malutkie. Ich średnica jest mniejsza niż 2 nanometry. I w chemii jednymi chyba z najczęściej spotykanych i wykorzystywanych są roztwory wodne różnych substancji. I jeszcze trzeba doprecyzować, że zazwyczaj to, czego w roztworze jest więcej, nazywamy rozpuszczalnikiem. Na przykład woda jest rozpuszczalnikiem bardzo często używanym, a to, co rozpuściliśmy, nazywamy substancją rozpuszczaną. Tutaj oczywiście rysuję, gdybym narysowała w skali, tutaj porównując z tymi kropkami, które rysowałam w poprzednich, omawiając poprzednie rodzaje mieszanin, to byśmy tego w ogóle nie zobaczyli. Rysuję tak, żeby było widać. O, jeszcze raz powtórzę. To, czego jest więcej, nazywamy rozpuszczalnikiem, a to, czego jest mniej, substancją rozpuszczaną. I teraz ważny przykład. Chlorek sodu rozpuszczony w wodzie. I teraz, jak być może pamiętasz, ponieważ w różnych filmikach, w szczególności w tej serii, powtarzaliśmy to wiele razy, cząsteczka wody jest polarna wskutek elektroujemności tlenu. Tutaj od tego końca, od tej strony z tlenem, na krańcu cząsteczki zawierającym tlen mamy cząstkowy ładunek ujemny. Z kolei tu przy atomach wodoru mamy cząstkowy ładunek dodatni. Natomiast kryształ chlorku sodu jest kryształem jonowym i chociaż dodatni jon sodu i ujemny jon chloru oczywiście przyciągają się elektrostatycznie, to w przypadku, gdy cząsteczek wody jest dużo, a jonów sodu i chloru jest mało, to zdecydowaną przewagę ma przyciąganie jonów sodu przez ujemnie naładowane końce cząsteczek wody i ujemnych jonów chloru przez dodatnio naładowane końce. Tak, no będzie tak dlatego, że tych jonów chloru i sodu, tutaj już ich nie będziemy rozróżniać, żółte kropki to są jony chloru bądź sodu. Natomiast cząsteczek wody jest dużo więcej i każdy jon tutaj jest otoczony cząsteczkami wody, które są do niego zwrócone odpowiednim końcem i w ten sposób jony sodu i jony chloru są trzymane od siebie z daleka i ich przyciąganie elektrostatyczne ze względu na różnoimienne ładunki traci na znaczeniu. Jeszcze chciałam zwrócić Twoją uwagę na tą granicę 2 nanometrów. Już wydaje się, że to jest malutko, ale tak naprawdę jest to wciąż dość dużo. Wewnątrz takiej kuli o średnicy 2 nanometrów może się zmieścić naprawdę duża cząstka, zawierająca wiele atomów. Bo jaką wielkość ma pojedynczy atom? Taki większy atom, na przykład atom cezu, ma, okazuje się, średnicę 2,6 angstrema. A przypomnę Ci, że jeden angstrem, taka jednostka często używana w fizyce atomowej, to jest 1/10 nanometra, czyli 10^-10 metra. O, 2,6 angstrema, czyli 0,26 nanometra, czyli mniej więcej 10 razy mniej niż tutaj przewiduje ta granica dla roztworu. Ale ponieważ żyjemy w trójwymiarowym świecie, cząsteczki są trójwymiarowe, to w takiej kuli o średnicy 2 nanometrów zmieściłoby się co najmniej kilkadziesiąt takich atomów cezu. Prawda, cez się nie łączy z samym sobą w duże cząsteczki, ale po prostu tak dla zobrazowania, ile atomów można by upakować do takiej kuli o średnicy 2 nanometrów i przekonać się, że nawet wielkie cząsteczki składające się z kilkudziesięciu atomów wciąż będą mniejsze niż te 2 nanometry i będą tworzyć roztwory. Jeszcze jedna sprawa, którą chciałam poruszyć, to przy pomocy jakich wielkości możemy ilościowo opisać roztwór, jego skład. Otóż są trzy takie podstawowe wielkości, z których korzystamy. Ułamek molowy, który definiujemy jako liczbę moli substancji rozpuszczanej
podzieloną przez liczbę moli rozpuszczalnika plus liczbę moli substancji rozpuszczanej. Czyli tutaj w mianowniku jest sumaryczna liczba moli rozpuszczalnika i substancji rozpuszczalnej, wszystkiego całego roztworu. Druga taka wielkość to jest molarność, którą definiujemy znowu. W liczniku jest to samo, liczba moli substancji rozpuszczanej, a w mianowniku są, teraz uwaga, litry rozpuszczalnika. Dobrze, a trzecia wielkość to jest, teraz uwaga, bo będzie podobnie do molarności, otóż mamy molalność, którą definiujemy ponownie w liczniku, jeszcze raz to samo, liczba moli substancji rozpuszczanej, a w mianowniku są kilogramy rozpuszczalnika. W moim odczuciu molarność nie jest zbyt dobrą wielkością do opisywania roztworu. Dlaczego? Otóż tutaj mamy, widzisz, litry rozpuszczalnika, czyli objętość. Jak być może pamiętasz z serii filmów o gazie doskonałym, w przypadku gazów obowiązuje równanie stanu PV równa się NRT, czyli ciśnienie razy objętość to jest liczba moli razy uniwersalna stała gazowa razy temperatura. Co prawda w przypadku cieczy, bo rozpuszczalnik to zazwyczaj jednak ciecz, to równanie nie obowiązuje, jednak jakieś równanie stanu, które nam wiąże ciśnienie, objętość i temperaturę, obowiązuje. Wobec tego może tak być i zazwyczaj tak będzie, że jeśli zmienimy ciśnienie i temperaturę naszego rozpuszczalnika, to zmieni nam się objętość. Więc roztwór o tym samym składzie, umieszczony w różnych warunkach, będzie miał inną molarność. Więc opis roztworu przy pomocy molarności wymaga od nas stałych warunków, stałego ciśnienia i stałej temperatury, bo inaczej przestaje być miarodajny. Natomiast molalność, która zawiera tutaj masy, kilogramy rozpuszczalnika, jest moim zdaniem dużo lepsza, bo no, masa rozpuszczalnika nam się nie zmieni wraz ze zmianą warunków. O, i teraz te pojęcia molarności i molalności w zasadzie są zdefiniowane bardzo prosto i tak po kilku latach nauki chemii można mieć świadomość, że jedno ma w mianowniku litry rozpuszczalnika, a drugie kilogramy, ale można po prostu już nie pamiętać, które jest które, dlatego być może warto pomyśleć nad jakąś czysto mnemotechniczną regułą, która pozwoli ci zapamiętać, że molarność zawiera litry w swojej definicji, a molalność kilogramy.